Siema, asystent, to jest 293 odcinek i lecimy po prostu budować i tamta domena mam dalej. Co ja tutaj robiłem, to skończyliśmy i chyba będziemy lecieć już w prostą. Nie będziemy tam lecieć w tą. No chyba już tam. Dobra, no to zaczynamy. Tylko szczerze, na razie zrobię potrójnie, tak jak się tutaj robi. To, co mówiłem, to będzie też realizowane w tym dzisiejszym odcinku. Jeżeli będzie to wszystko generalnie. Czekajcie. Generalnie będzie to już porobione po prostu. Czyli te wszystkie rzeczy do po prostu te statywy, jakie chcę załatwić. Jakie chcę załatwić? Bardziej mi chodziło o to, że będę mógł. Zatrzymałem się, tam. Jeśli będą te statywy, spoko. No to będą po prostu montowane. Mi kurna coś tam świruje. Mam nadzieję, że nie będzie mi nic innego nie robić, ale okej. Szczerze, dobra zmiana, że to będę robił, bo były te plany kiedyś. No były te plany kiedyś, teraz ich jakby je znowu reaktywuję, że to ten. Płyta to wszystko. Szczerze, najwyżej później będzie to załatwione. Teraz najważniejsze jest to, żebym musiał mieć wygodę w tworzeniu tego, co robię. Po prostu, żeby mieć kontrolę nad tym, co robię w tym momencie i to po co mieć monitor dookoła, prawie. No, dwa koło siebie mieć monitor to jest coś już. Nie wiem, niektórzy to już tam dawno mieli, ale ja nie miałem. Ja tylko zawsze cisnął na dwóch. Teraz będę cisnął jak będzie tam trzy, po prostu trzy monitory będą ciśnięte tak ustawione, że są te monitory i będą po prostu ułatwi mi na pewno pracę. To jest na pewno, że mi ułatwi po prostu pracę nawet przy lekcjach. Przy lekcjach, no, można tak powiedzieć. To w sumie 2 minuty i się nie czuję źle. Nie, na więcej nawet w tym dniu nagrałem sobie odcinków. To tak czy owak mówiłem, że nagranie 25 odcinków na swoim dysku i po prostu będę je montował. Wsadzę później 20 odcinków na YouTube, a tak o. To będzie możliwe gdzieś około, jeśli patrząc na czas, u mnie w piątek. Pewnie w piątek, bo rzucenie w piątek pewnie będzie, bo jak to można inaczej pociąć taką rzecz, że będzie to w piątek z tego powodu, że w piątek muszę usiąść od razu po. Czyli jutro tak naprawdę. Czyli kurna jutro. Pojutrze jest czwartek. Czyli jutro generalnie muszę usiąść do montowania odcinków. No. Nie, jutro musiałbym. Albo z rana. Z rana to. Ja w ogóle nieplatonny, to ja w ogóle nawet nie wiem co to w ogóle nagrywanie, bo ja po prostu nie ogarniam rzeczywistości jeszcze jako z rana, czyli pewnie jakoś przeciągu tych wszystkich nagrywań ponagrywam, pomontuję. Początek ponagrywam, później pomontuję. Nagranie nie jest takie czasochłonne jak zmontowanie. Nie, czasochłonne tak czy owak jest nagranie, bo jakiejś procedury zużyłam swój głos, żeby powiedzmy ponagrywać, porozmawiać i takie tam, no to niby w jakąś stronę zużyłam głos w jakimś stopniu po prostu. Mam nadzieję, że jeszcze dużo rzeczy zrobimy na tym serwie. Czyże, dużo rzeczy. Ja nawet magazynu nie buduję, a zacząłem budować dom. To robimy przez kilka odcinków dobrych. Ja w sumie mogę sobie opowiadać. Ktoś by tam specjalista pewnie się odezwał, że tam płyta zakończona po prostu, ale szczerze, nie siedzę tak mocno w tych płytach, czy chcę nawet ją serwisować. To po prostu nie moja taka chcianka, tak o, bo chcę i tyle. Po prostu już. Chcę mocniejszy procesor sobie wsadzić do komputera.
Znaczy to pewnie i ta płyta by dała radę, ale już chcę mocniejsze te procesory powsadzać. Po prostu taką mieć lepszą wydajność, RAM, żeby były lepsze, to wszystko, no to... To wszystko, nie, tu byliśmy, tutaj chyba wszystko już przekopaliśmy, to trochę dalej pójdziemy, bo... Musimy troszeczkę żelaza nadrobić, bo nie mamy w ogóle żelaza, nie mamy już. No i 10 żelaza? No to nic w sumie. Znaczy, że dużo ponagrywam odcinków, najbardziej jak najwięcej. Swoją siłą. Jaką mam. I tyle. Przestraszam się znowu creeper. Brawo, ja. Tam jeszcze jest. No, tam pójdziemy. Nie. Tu nie jest kanion. Ani ta. O kurde. Pewnie gdzieś jest dalej na pewno. To jest wiadome, że jest. Na pewno. Dobra. Tutaj polatam, tutaj na pewno to nie będzie, tutaj mamy biom z Dark Oakami. Coś, tu pochodnia była? To jest ta tutaj? O lol. Wait, no to jest mój kobel, to jest to wszystko moje. Ta, jaki ja strony wyszedłem, ja pięknole, XD. Jest to takie niezłe XD, really. Chyba to było tu, no. Doszedłem nawet z drugiej strony. Nawet nie miałem takiego zamiaru. I tam jest bagienny biom. No. No. Coś jeszcze mam do dodania z tego, co miałbym szczerze. Niby jako to uzbieranie, jako to kupienia. Jeżeli się uda w takim momencie, jakim jest ten czas, się uda zbierać płytę, no to będzie mniejszym problemem później procesor sam. Na te stanie płyta trochę, ale pierwsze będą pójdą ramiona. Ramiona później płyta, jak nie płytę, no to trzeci monitor tak czy owak. Był plan u mnie, żeby kupić go, bo zwiększę swoją wydajność taką, że więcej mogę rzeczy sobie podpalać na monitorze i widzieć te rzeczy. Myślę, że o to mi najbardziej z całego mojego stanowiska chodzi, tak naprawdę. Wybuchnie drugi z drugiego i tyle. Bo patrząc na to, że no tak czy owak, grafika będzie już wtedy mocno obciążona, bo będzie musiała klatki wygenerować na OBS-a, na Minecrafta i jeszcze będę chciał, żeby trzeci monitor obsługiwało. Ale że trzy ogórki. Ale że czy wychodzę z następnej strony. Czy to nie są... Nie powiem, jaka to jest ta... Może jakieś żelazo. Ja pinkola. Zapowiadała się fajnie. Czemu się chcę ziewać? Halo. O. No w sumie jest 22:14 u mnie. A ja nagrywam. Co z tego? Really. Co z tego? Jeśli chcę ponagrywać. Bo się czuję na siłach swoich. Jako tako. Do nagrywania jeszcze na luzie. Bo mam w sumie jutro na 9:50. Nie ma, mam jakieś zajęcia inne zamiast lekcji zwykłych. To stają nam 3 lekcje tak naprawdę normalne. Czyli no. Trzy lekcje normalne mi zostaną, to tak naprawdę, jeśli by się to zrobiło, to miałbym znowu czas na to nagrywanie, tak czy owak musiałbym nagrać odcinków, no tak, porządnie, no odcinków, no to tak,
Jak na nogę, no to wiem, czy jakbym ten test nagrał i już poszedł spać, no to zostałby mi jeszcze dwa odcinki generalnie od na 15, to mi zostanie 10 odcinków do nagrania jeszcze. Trójna tego Plutaru leży S. Co w tym znajdę? Golden Apple? Przyjmę za ten damage'a. Tak, teraz już dostanę, bo nie zdążę wypłynąć. 3-4 serca na około poszło. Czyli jakbym poszedł pewnie w tamtą stronę, też pewnie coś bym znalazł. No to pójdziemy, bo w sumie będzie, może to nas przykłada po żelazo lub po inne surowce, tak jak tak zwane. Ale w sumie fajnie mi się nagrywa teraz nowy jakby sezon 8, a z drugiej strony tak naprawdę safe. I fajny seed, szczerze, trafiłem. No fajny, bo się w fajnym miejscu buduje po prostu, ale seed jako tako to trafiłem w dżunglę, gdzie ten procesor nie jest dobry na te jakby, no. W sumie teraz podkręciłem procesor, ma chyba na 3,375 GHz, bo daje chudzenie radę, ciche jest, bo se skonfigurowałem krzywą wentylatorów, no to na mnie jest cicho, nawet jeśli 100% jest, bo nie uruchamia się jakby na 100%, tylko jeśli temperatura osiągnie taką, jaką ustawiłem sobie, więc no. Pewnie mógłbym wyżej pewnie podkręcić ten procesor, ale nie wiem jak to pozwoli po tym procesorom. Po 4 poszło kiedyś mi, ale od razu mi chyba jako skraszowało, bo była niestabilne były. Bo jakby to jest proces z grafiką zintegrowaną, to bez grafiki zintegrowanej mógłby pójść na luzie. Który na luzie pójdzie Ryzen 9 3900X, bo maksymalny chyba boost 4.26, nie pamiętam teraz boosta tego procesora, ale no to procesor po prostu wymiata pod względem mojego, bo mój to taki będzie maluszek ten procesor, a tam no to takie bydle, bo duża moc w rdzeniach po prostu będzie silniejszy od mojego tak kilkokrotnie, mojego po prostu, a na pewno mi przyspieszy u mnie renderowanie tych odcinków, bo co nie widzicie, jest w ogóle tam pójdę spać i następny dzień. Na pewno to mi zwiększy mocno takie notowanie. Szybciej mi się pewnie wyrenderują odcinki. Nie będzie zajmowało godziny czy tam. Po prostu tam dalej, ja pogodę. No to chyba mam przejść do przejścia. Tylko szybciej mi wylenderuje, więc po prostu jakby będzie jakaś tam moc, po prostu silniejszy będzie i najlepiej jeszcze jakby mi się udało sami szarty za 3090 załatwić najlepszą grafikę z względem ile ma VRAM-u swojego. 24 GB. Tutaj jakby trochę systemów personalnych, ale też na niej można jakby pograć dobry tytuł, albo mieć odpalonego najlepsze shadery albo ray tracing. Na tym nie wiem, czy by był działałby jakby normalnie, ale można byłoby zaliczyć, że działa jako tako fajnie ten procesor. Jako grafika będzie po prostu silna, bo niby OBS dalej będzie jakby przechwytywał GTX 4 GB. Tego to mogę wykorzystać full, tak fulla na typowe wyrenderowanie mi. Renderowanie. Czarki będę chciał zwiększyć. Na pewno jak jest tutaj przepisane 4 GB na luzie, to przepisane 16 GB, kurno. To by było niezłą, powiedzmy, Nether Distance 20 i niedaleko jest wioska. Po pumpkinach widzę. Ja bym, kole, szczerze, teraz nie myślę, jak to byłaby
Pomyślna wydajność grafiki, bo powiedzmy 32 renderowania dystansu na 16, ale ustawienie sobie najlepszych shaderów i żeby się wygenerowało 34 FPS. Pewnie w jakimś stopniu dałoby to radę, jakimś, nie wiem w jakim, czy na takie full stopniowo wygeneruje i bez martwienia się. Zobaczyć trzeba byłoby po prostu, jak to by wynikło z renderingu przepiękny kolem. To by wyszło na poziom poprzedni, kiedy miałbym takie rzeczy, bo teraz mogę sobie tak opowiadać, co by było, bo nie mam tego, więc mogę mówić, jak to by było. Jeżeli miałbym, no to szczerą opinię mógłbym wypowiedzieć się na tym. Tak. Jak nie mam tej grafiki, bo ceny potrzebowały takie porządno w górę, to procesor i płyta to jakieś drobne kwoty, 4000 kosztuje, ale jakąś stronę leci to, że nie z najmocniejszym procesorem, ale jest jakąś stronę mocny, bo no kurwa 12 dla mnie to będzie tak człowiek mocny, bo przecież na to, że przechodząc z 4-rdzeniowego 4-wątkowego procesora na 12-rdzeniowego i 24-wątkowego procesora, no to jest takie dla mnie odpał mocny, bo więc taki procesora powiedzmy tam za 700 teraz chyba tylko z grafiką na kartę graficzną, ten procesor, który już jest no takim stopniowym bydlem, że ma dużo tą dużą wydajność własną od rdzenia, od wątków nawet. Mógłbym tak powiedzieć, ale jeśli miałbym, no to Minecraft by strasznie pewnie chodził i mógłbym normalnie sobie ta nagrywanie filmów w 144 FPS-ach przy takim ray tracing, przy tym. To by było śmieszne, to jako taką jest do zrobienia, ale płynność, z jaką można na YouTubie, chyba to jest 60 klatek na sekundę. Nigdy nie będzie ta wyższa jakość ustawiona, bo YouTube chyba nie jest przygotowany pod coś takiego, takie nagrywanie silniejsze, takie no bo ich serwer pewnie był obciążony, pewnie, bo szczerze z Google jest to podpisane, więc no jakby się chciało wierzyć, to by się uwierzyło, żeby ich serwer nie wytrzymał, ale znając życie, pewnie ich serwer by to na luzie stopniowo wytrzymały. Na luzie. Tylko bo wymagasz od tego procesu. Nie wiem. Mógłbym nagrywać, ale nie wiem, jak to by podziałało na YouTube'a. I to pewnie tak człowiek by w 60 to przetwarzał, bo nie mają, nie wiem, albo nie mogą, albo mają serwery strasznie toporne. W ogóle, żeby coś takiego robić, toporne. Kurwa, te serwery kosztują nas miliony tak naprawdę, jak nie miliardy. I jakby się można było uprzeć na osobę, że można się uprzeć, żeby zadziałał, no to wiele youtuberów amerykańskich, polskich by nagrywał w 144 FPS-ach i musiałby to wyrabiać serwer Google. No, w jakąś stronę pewnie by wytrzymywało, ale mogły być problem, nie wiem, nie znam się na ich serwerach, nie wiem jakim. Są chyba tam super komputery, czy jakoś tam jest, coś tam mają, ale żeby coś takiego jakby, nie wiem, pewnie dałby radę na jakieś stopniowe próby, ale na zawsze to nie wiem, bo 4K w 144 FPS, no to po pierwsze YouTube potrzebuje 2 dni około, chyba to jakby ja patrzyłem, nie wiem jak teraz. Trzeba 2 dni około na to, żeby jakby te 4K weszło. Lub jeden dzień ponad.
żeby takie 4K, które jest nagrywane, żeby weszło. No to jakby się teraz chciał, powiedzmy, żeby te 4K było takie u takiej, takiej mocnej płynności, no to mogłoby to nie wytrzymać. Szczerze. W jakimś stopniu, że tak jak serwer OHO wybuchł, że coś takiego mogłoby się stać. I to szczerze, Jezu, ile mojej pracy by wtedy było, ale nie wiem. Nie wiem, jak to by było, a my co? Widzimy się na samym odcinku, trzymajcie się, hej, hej.